Cześć, witam Was w kolejnym odcinku alfabetu wagonów pasażerskich PKP i uwaga, z Polską związanych polskich przewoźników. Tym razem ponownie powtarzamy literkę H, H jak hobby trade. Zaciąłem się tutaj przy tym tytule tej serii, no bo chcę pokazywać PKP, ale de facto chcę pokazywać wagony pasażerskie polskie. I tutaj mamy bardzo rzadki przykład modeli innego przewoźnika. Przykład rzadki, bo jak na razie prawie że jedyny. Rzadki oczywiście, jeśli chodzi o polskich przewoźników. A dlaczego on jest taki rzadki? Nie chodzi tylko o samo modelarstwo. Otóż faktycznie, że tak powiem, w przyrodzie jest to dosyć rzadkie zjawisko, bo owszem, teraz przewoźników jest coraz więcej na polskich torach. Tak? To są przewoźnicy ci lokalni w poszczególnych województwach. Wejść ma, czy już wszedł Leo Express, przewoźnik z Czech. Być może powchodzą również inni przewoźnicy, czy potworzą się inne podmioty. Tego do końca jeszcze nie wiemy, jak to się... Zobaczymy, jak tak będzie, jak się tak okaże, no to będzie. To, co przyszłość przyniesie, tutaj na rynku kolei jest dosyć dynamicznie i wydaje mi się, że jeszcze będzie bardziej dynamicznie. Trochę zbaczam z tematu, ale może chwileczkę to pociągnę. Otóż generalnie w Niemczech uważa się, w kraju bardzo rozwiniętej kolei i z dużymi tradycjami kolejowymi, że przyszłość jest właśnie przed koleją. Dlaczego przed koleją? Ano dlatego, że jako przewoźnik zbiorowy w tej chwili jest najekologiczniejszym sposobem masowego transportu osób, dużo bardziej ekologicznym od samolotów i wprost w Niemczech dąży się ku temu, żeby wyeliminować transport lotniczy wewnątrzkrajowy na rzecz transportu kolejowego i wprost będą tworzone utrudnienia takie, żeby nie opłacało się latać samolotem. Oczywiście mowa o utrudnieniach pieniężnych. Stąd Niemcy stawiają na kolej i chyba jakaś przyszłość przed tym jednak jest, co mnie bardzo cieszy. Dobrze, dosyć o dygresji. Ja mam Wam zaprezentować wagony. Wagony prezentowałem kiedyś w unboxingu, stąd żadna nowość. Wyjmę tutaj może jeden z tych wagonów z pudełka. No i co mam do powiedzenia? To absolutnie opozycja, to białe kruki, poszukiwane, chociaż już nie tak jak dawniej. A dlaczego nie tak, to zaraz wyjaśnię. Otóż tak, wagony to... Proszę bardzo, jest odwzorowanie tych wagonów wyprodukowanych przez Bombardiera, wagonów piętrowych drugiej klasy i oprócz tych słynnych bochunów, dawnych wagonów NRD-owskich, które już w coraz mniejszej liczbie jeżdżą jeszcze po torach, już przemalowane, to drugi właśnie model, drugi w sensie ogólnym, inny model wagonu piętrowego w polskich oznaczeniach. Te polskie oznaczenia to przewoźnik Koleje Mazowieckie, które jeżdżą, wiadomo, w samym województwie mazowieckim wokół Warszawy, są bardzo popularne. O tyle jednak te pociągi akurat prowadzone przez lokomotywy Trax zaglądają praktycznie we wszystkie części kraju, bo i nad morze, i do Krakowa. Stąd dosyć na dużej części Polski są do zobaczenia, do sfotografowania. Stąd interesują kolekcjonerów nie tylko z województwa mazowieckiego. A że interesują i że były stosunkowo wydane w niskim nakładzie, to osiągnęły szybko status rarytasu. Modele zostały wyprodukowane właśnie przez firmę Hobby Trade na zamówienie warszawskiego sklepu parowozi, który nie istnieje i tak często są określane właśnie jako wagony parowozika, ale de facto są to wagony firmy Hobby Trade. Wagony kosztują w tej chwili już dosyć sporo. Bywało, że i po 900 zł za sztukę do takich nawet transakcji dochodziło swego czasu na Allegro, ale od pewnego momentu już takiego popytu na nie nie ma. Dlaczego? Z dwóch powodów. Pierwszy to ten, wrócę do tego,
A drugi powód jest taki, że firma Rocco w kooperacji właśnie z Hobby Trade, co należy rozumieć, że wagony znowu będą zrobione przez firmę Hobby Trade, zapowiedziała właśnie na końcówkę tego 2019 roku te wagony. Te wagony powinny się ukazać lada dzień, lada tydzień, zapewne Wam je pokażę. Jeszcze nie wiadomo, jak będą wyglądały, jeszcze nie wiadomo, czy to będzie rzeczywiście firma Rocco czy Hobby Trade. Tego niedługo się dowiemy, ale póki co może to jest dobry moment na jeszcze jedną prezentację tych wagonów. Te wagony wyprodukowano w liczbie 3 sztuk i uwaga, nie został wyprodukowany wagon sterowniczy. To są wagony ze składu push-pull prowadzonego lokomotywą Trax i ten wagon sterowniczy jest niezbędny i zawsze występuje w składzie pociągu kolei mazowieckich. Dobrze, to pora wrócić do tego. Ostatnie dwa odcinki, Brahmos i Heris, pokazywałem w porównaniu z modelami Pico. Tutaj też pokażę w porównaniu z modelem Pico, ale chcę powiedzieć, że tutaj nie ma co specjalnie porównywać. Dlaczego? Dlatego, że ten wagon firmy Pico jest z pikowskiego segmentu hobby, a to oznacza, że jest to bardziej zabawka niż model. Nie jest poprawnie odwzorowany, mało tego, jest skrócony co do długości i we wszelkich wymiarach w długości. To widzicie tutaj, przestawiłem jeden obok drugiego i bez wyciągania pudełka widać, że ten wagon jest skopany. Więcej porównywać nie ma co, bo jest tego, tych różnic jest dużo. Zresztą prezentowałem je na unboxingu, przeunboxingu tych wagonów firmy Pico, stąd odkładam na bok i jeszcze raz powtarzam, że to są właśnie porządne wagony porządnej firmy, mało tego fabrycznie oświetlone, które całkiem nieźle sobie radzą na makiecie. Szkoda, że nie było do nich wagonu sterowniczego, ale to zaraz właśnie zostanie naprawione poprzez wydanie tego zestawu, który jest zapowiedziany na ten rok. Dobrze, to może tyle w tym temacie tych wagonów. Prezentuję ledwie 3 wagony. Być może właśnie byłoby do zaprezentowania już niedługo 7 wagonów razem, ale jeśli chodzi tutaj o to, co byśmy zobaczyli, to niewiele by się zmieniło, bo tylko byśmy mieli więcej ten wagon sterowniczy. Jego też będzie warto pokazać, ale to go zobaczycie w unboxingu. To tyle w zasadzie o firmie Hobby Trade, uznanej, produkującej porządne modele. Firma pochodzi z Danii. Swego czasu były tam jakieś zawirowania wokół tej firmy. Oczywiście, jak nie wiadomo co chodzi, to chodzi o pieniądze. Coś tam niezbyt dobrze sobie radziła, ale nie wiem, jak to się ostatecznie skończyło. W każdym bądź razie firma produkuje nadal modele. No i fajnie. Dobrze, to już tu to pudełko w ten sposób zamykam. Zbliżam się też do końca tego odcinka. Cóż, dziękuję za obejrzenie odcinka i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków tej serii i innych na moim kanale. Po literce H mamy literkę I, nie kojarzę, J nie mam, K, L, M, N, O, P. Zastanawiam się, czy to już będzie ta firma na literę P, czy gdzieś tam po drodze jeszcze coś było. Na N jest NMJ, ale to PKP nic nie mamy. Nie, będzie coś wcześniej. Będzie coś wcześniej, ale o tym SZA zobaczycie w kolejnym odcinku. Żegnam się z Wami jeszcze raz. Cześć.